punktu A do punktu B. Johnson mówi, znakomity pomysł. Jedziemy. Wszyscy chcą dotrzeć z punktu A do punktu B. Mam się za osobę nieźle zorganizowaną. Umiem sobie wyznaczać cele, realizuję zadania. Ten czas, którym zarządzam, on jest elegancko zaplanowany i zorganizowany. Zarządzam nim. I myślę, że to, co jest taką zaletą, cnotą i czymś, co jest godne podziwu, staje się kulą u nogi, przeszkodą na kontynencie afrykańskim. W tamtej rzeczywistości to jest coś, co jest raczej odczytywano jako brak elastyczności i paradoksalnie coś, co jest brakiem umiejętności zarządzania swoim czasem. No bo jeżeli nie masz czasu, no to znaczy, że nie jesteś jego panem. Od czasów wczesnego Ryszarda Kapuścińskiego wszyscy afrykanofile powtarzają to wyświechtane powiedzenie, że Europejczycy mają zegarki, a Afrykańczycy mają czas. To oczywiście w pewien sposób prawda, ale wystarczy pojechać do pierwszego z brzegu afrykańskiego kraju, żeby zobaczyć, że wszyscy mają zegarki, a jeśli nie mają zegarków, to mają przynajmniej piękne, duże telefony komórkowe z zegarkiem wyświetlanym na ekranie. Ale to nic nie zmienia. Gdybym miał wskazać jedną różnicę, jak pojmujemy, jak widzimy, jak organizujemy się i zarządzamy swoim czasem, my, biali i czarni ludzie, to powiedziałbym, my mamy ten czas reglamentowany. My czujemy, że on jest, ale musimy go sobie wyszarpać, musimy go sobie podzielić i on cały czas jest dla nas utrapieniem. Odwrotnie zupełnie dzieje się w Afryce. Czas jest czymś tak oczywistym, powszechnym i ogólnodostępnym jak powietrze. Jego nie trzeba organizować. On po prostu jest. W prowadzeniu grupy są zawsze takie dwa momenty, oba na lotnisku. Pierwszy jak przylatujemy, drugi jak już wylatujemy po całej wyprawie. I ten pierwszy moment, kiedy lądujemy w Afryce, zawsze wiąże się z tym, że wszyscy są oczywiście bardzo podekscytowani, ale oni tak rozpędzeni w tej swojej europejskości lądują i chcą, żeby tam, na miejscu, wszystko działało tak, jak działa tutaj u nas. I zawsze są to zabawne obserwacje, że ludzie bardzo zadaniowo podchodzą nawet do wakacji. To są ich wakacje, tylko tą filozofię, którą żyją na co dzień pracy, przekładają również na tę wyprawę. Wszyscy chcą dotrzeć z punktu A do punktu B, nie zastanawiając się nad tym, co się dzieje po drodze, a dzieje się masa rzeczy. To jak idąc z jednego miejsca na wsi do drugiego, kupujemy owoce, zaglądamy na podwórko, ktoś prowadzi kozy. To jest właśnie cała esencja tego, co się tam na miejscu dzieje. Natomiast piękną rzeczą jest ten ostatni dzień, ten moment wyjazdu na lotnisko. Zbiórka o 17. Przychodzę o 17, nie ma nikogo. Dlaczego? Bo jedna osoba jeszcze na plaży zagadała się z rybakiem albo z policjantem. Druga osoba patrzy na ptaszki, które ćwierkają za oknem pokoju w hotelu. Przychodzą po mnie i chyba nie zdarzyło się tak, żeby nie powiedzieli po którejś wyprawie,
że mają nadzieję, że trochę tego spokoju i tej niepoważności afrykańskiej zabiorą ze sobą z powrotem tutaj. Pojechaliśmy na Zanzibar i ostatniego dnia zwiedzaliśmy farmy. Mieliśmy bardzo fajnego taksówkarza, który nas obwiózł, zresztą polecony przez znajomych. Zaprzyjaźniliśmy się i umówiliśmy się z nim, że następnego poranka, właściwie jeszcze w nocy, o 4:00 przyjedzie po nas, dlatego że o 6:00 musielibyśmy być na lotnisku i o 7:00 mamy samolot do Europy. O 4:00 go oczywiście nie ma. Ja stoję, a to jest jeszcze pora deszczowa, w związku z czym leje z nieba, spadają potoki wody. Ja stoję po kolana w wodzie na ulicy w Stone Town i przeklinając czekam na Ahmeda. Ahmeda nie ma. Dzwonię kolejny raz, nic nie ma. Idę do najbliższego hotelu, budzę recepcjonistę, proszę, żeby zadzwonił po taksówkę. Taksówka może przyjedzie, może nie przyjedzie, może przyjedzie za godzinę, może za 2 godziny. Recepcjonista rozkłada bezradnie ręce. Nie wie, po prostu nie wie. No, jak przyjedzie, to przyjedzie. Zatrzymałem pierwszy samochód na drodze z dzieckiem na ręku. Walizki obok się moczą w kałuży. Zatrzymałem pierwszy samochód i poprosiłem o podwiezienie na lotnisko. Na szczęście to była Afryka, więc kierowca się nawet nie zdziwił. Wziął ode mnie $20 i zawiózł nas na lotnisko. Pamiętam taką historię, kiedy na Masai Marze w pięknym parku Serengeti spotkałem Masaja. Spędziliśmy cały dzień razem i opowiadał o zwierzętach, opowiadał o swoim życiu, opowiadał o swojej kulturze. Ja byłem bardzo podekscytowany i mówię mu: Johnson, a czy możesz mi pokazać, jak wy żyjecie? Mogę pójść do twojej wioski? A Johnson mówi: znakomity pomysł, jedziemy. Wyjeżdżamy z parku, Johnson zachwycony, też podekscytowany, bo chce pokazać mi swoją rodzinę. Pytam Johnsona, w którą stronę jedziemy? W prawo. Jedziemy w prawo, ujechaliśmy już z parę kilometrów i coś mnie tknęło. Mówię: Johnson, gdzie ta twoja wioska? Johnson mówi: w dobrą stronę jedziemy. Ja mówię: za jak daleko to jest? Mówi: jakieś 4-5 godzin. Ja mówię: Johnson, nie możemy tam teraz jechać. A Johnson patrzy na mnie z politowaniem i pyta w końcu, mówi: ale dlaczego? Nie masz czasu? Życie biegnie nie według zegarka, tylko według wydarzeń. Coś się dzieje. Afrykańczyk spotyka na drodze znajomego. Musi z nim się przywitać. Przywitanie po afrykańsku to jest co najmniej 15 minut wymiany informacji, bo trzeba się zupdate'ować. Tam, gdzie jest ciepło, tam nie można żyć z zegarkiem w ręku. Dlatego, że jak żar się leje z nieba, to po prostu trzeba ten żar przeczekać. Niezależnie, czy się umówiliśmy z kimś, czy nie, to po prostu jak wyjdę i zbyt dużo energii zużyję, to padnę gdzieś na tym upadek. Więc może rzeczywiście trzeba to, co chcę zrobić dzisiaj, mogę zrobić jutro albo pojutrze. A może w ogóle nie trzeba mnie zrobić, bo ten mój kontrahent machnie ręką i pomyśli sobie, że po co mam się męczyć. Yeah.
tam nie można żyć z zagadkiem węgla.